Szczęść Boże, 28. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Robiąc coś przeciwnego niż polecił Jezus, trędowaty Samarytanin zrobił dokładnie to, czego chciał Jezus. Wyznaczył nam kierunek życia chrześcijańskiego, które musi być życiem elastycznym. I nawet gdy już chcesz powiedzieć, że nie posłuchał Jezusa i postąpił wbrew prawu, to się wstrzymaj z komentarzem. 10 chorych prosiło o uzdrowienie. Wybrali się zgodnie z poleceniem do kapłana, który miał potwierdzić, że mogą wrócić do społeczeństwa. Ale jeden się wyłamał, bo widząc, co się z nim stało, postanowił podziękować za uzdrowienie. Pozostałych 9 uznało cud za coś oczywistego, bo przecież prosili o ten konkretny dar. Chcieli wyrwać się z izolacji, wrócić do swojego normalnego życia. Ten Samarytanin chciał czegoś innego, chciał zacząć nowe życie, bo tamto już przeżył i widział, że było pozbawione celu i sensu, naznaczone bólem i odrzuceniem. Za każdym razem, gdy zbliżał się do niego jakiś człowiek, musiał krzykiem odganiać go. Cóż więc to było za życie? Śmierć byłaby wybawieniem. A właściwie żył tak, jakby był umarły. Skoro po uwolnieniu od trądu należało pokazać się kapłanowi w świątyni, on wrócił do najwyższego kapłana Jezusa. Zrozumiał zapewne, że Jezus jest miejscem działania Boga. W nim zobaczył prawdziwą świątynię. Zamiast krzyczeć nieczysty, stał się uwielbiał Boga. A miał za co? Ta elastyczność chrześcijaństwa to wyjście poza pewne schematy i ramy, które wyznaczają określone ścieżki. Nie do każdego przypadku da się dotrzeć, trzymając się przepisów, bo literalny zapis może przynieść więcej szkody niż pożytku. Tu nie chodzi o lekceważenie jakiegokolwiek prawa, ale o zdolność dostrzeżenia człowieka z jego problemami. Ten Samarytanin zwyczajnie chciał okazać wdzięczność za to, że ktoś go dostrzegł i uczynił gest miłości. Wdzięczność. To piękne słowo, choć w naszej rzeczywistości może nieco obrosłe dwuznacznymi skojarzeniami. Chociażby jako zakamuflowane określenie łapówki. Tak chciał postąpić Naaman, kiedy zobaczył, że choroba ustąpiła, przybył do sługi Bożego z furą prezentów. Lecz ten był nieugięty i nie przyjął darów. I także tu widać elastyczność w myśleniu Naamana, który widząc postawę proroka, zmienił swoje myślenie i odstąpił od wiary w bóstwa, a skierował swoje życie ku wierze w Boga prawdziwego i żywego. To w nim przecież jest nasze życie. Przyjeżdżając jako chory poganin, wrócił do domu ze zdrowiem i wiarą. Czy Jezus oczekiwał wdzięczności dla siebie za to, że uzdrowił 10 trędowatych? Czy sam nie powiedział kiedyś, abyśmy nie spodziewali się jakiegokolwiek odwzajemnienia za dobro, które czynimy? Misją Jezusa było m.in. budzenie wiary w ludziach, która polega na rozpoznawaniu działania Boga w czasie i uznaniu Go za źródło wszelkiego dobra. Każdy z nas ma swoje zadania i powinien robić to, co do Niego należy. Nawet jeśli zostanie się niedocenionym. Chrześcijanin ma być zarówno sługą nieużytecznym, który nie spodziewa się wdzięczności, jak i uzdrowionym Samarytaninem, który dostrzega dobro i za nie dziękuje. Nie jest łatwo przyjąć taką perspektywę, zwłaszcza jeśli ciągle żyjemy w logice zasługiwania i należności. Dietrich Bonhoeffer pisze, że wdzięczny nie odróżnia między zarobionym a otrzymanym, zasłużonym a tym, co niezasłużone. Ponieważ także to, co zarobione, jest otrzymane, a zasłużone niezasłużone. Okazując wdzięczność innym, zwracamy Bogu to, co zostało nam dane wcześniej przez Niego, a potem jedynie przeszło przez nasze ręce, głowę i serce. Gdy człowiek bardzo pragnie docenienia za to, co robi, nie widzi za wszystkim dawcy. W wierze nie chodzi tylko o uzdrowienie, lecz o spotkanie i relacje z Bogiem. Można prosić Boga o jakiś dar i go otrzymać, ale cieszyć się tylko potem podarkiem, a nie tym, który daje. Bóg nie chce skupiać się tylko na dawaniu prezentów, ale przede wszystkim na dawaniu siebie. Wdzięczność nie jedno ma imię. Jezus przypomina, że powinniśmy dziękować twórcom dobra, którego doświadczamy na co dzień. Jeśli nie ma w nas wdzięczności, nasze życie wtedy nie jest nic warte. Do zobaczenia z Panem Bogiem.